Mamy dalszą część ekipowej sprzeczki. Dostałem krótkie oświadczenie od Freeza, Tromba daje znać o długach. Nowciak zdradza kilka szczegółów, ale wszystko wam zaraz opiszę. Dodatkowo Kanye West zrobił kolekcję ciuchów z wizerunkiem papieża Polaka. Elon Musk jednak znowu kupuje Twittera i zdradza, że chce go przekształcić na inną aplikację. Grupa youtuberów buduje siedzibę za 100 milionów dolarów. Kanał Commentary zaprzyjaźniony z Andrew Tate'em dostaje bana od YouTube'a. Mr. Beast zdradza, ile zarabia na kanale, na którym nic nie wrzucił od miesiąca. A na koniec Kwebo na Fide rozpoczął studia. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco, bo u mnie masz najszybsze newsy na polskim YouTubie. Zostaw łapkę w górę, bo jak zostawiasz to pod moimi filmami, to masz więcej szczęścia w życiu, jest to potwierdzone naukowo. Drogi widzu, już jutro odbędzie się pierwsza edycja turnieju Hot Tub Hero, organizowanego przez Operę GX. Jest to nowe gamingowe show, będące połączeniem schematów najpopularniejszych turniejów, które wszyscy lubimy oglądać. Całe wydarzenie prowadzi legendarny Zygmunt Heiser, znany m.in. właśnie z teleturnieju, a wspierać go będzie Paweł Delord Szabla, wywodzący się ze sceny League of Legends. Hot Tub Hero, dwie czteroosobowe drużyny będą musiały zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi gier komputerowych oraz gamingowej kultury YouTube'a i Twitcha. Poprawne odpowiedzi będą wymieniane na vouchery gamingowe dla widzów zwycięskich drużyn danego etapu. Maksymalna możliwa wygrana to aż 40 tysięcy złotych. W pierwszej edycji Hot Tub Hero przeciwko sobie zawalczą Young Family Label i XIO Industries, więc na pewno będzie ciekawie. Co ważne, to cały turniej będzie dostępny jedynie w przeglądarce Opera GX w zakładce GX Corner. Dostęp do niego jest darmowy dla użytkowników przeglądarki, więc pobierz ją z opisu, drogi widzu, i nie przegap tego wydarzenia. Oficjalną premierę macie już jutro, 6 października. Pobierajcie przeglądarkę i oglądajcie turniej, ja na pewno będę oglądać, a w komentarzu możesz napisać, która drużyna jest twoim faworytem. A newsy zaczniemy od rapera Kwebo na Fide, ponieważ rozpoczął swój pierwszy rok studiów. Wiem, że raper studiuje technologię żywności. W przyszłym roku chce iść na medycynę lub biologię, ale wszystko zależy, jak mu pójdzie z maturą z chemii, bo póki co ma za sobą już maturę z biologii. Raper zapowiadał już ten plot twist kariery w czerwcu, gdy wypuścił utwór Refren trochę jak Lana Del Rey. Tak samo tam napisał, że wyprzedał udziały ze swojej własnej wytwórni i woli się skupić na osobistych poczynaniach. Jestem w sumie ciekaw reakcji studentów, jak zobaczyli, że na salę wchodzi jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Jak mówimy o raperach, to pogadamy o najbardziej odklejonym raperze z Ameryki, czyli Kanye West. W ubiegłym tygodniu zaczęła się kolejna edycja Paris Fashion Week i oprócz pokazu Balenciagi, który tak, by the way, był dosłownie w błocie, odbył się też pokaz marki odzieżowej Kaniego, czyli Yeezy. I pokaz odbył się bardzo szerokim echem w internecie, bo Kanie był ubrany w bardzo kontrowersyjną stylizację. Jak się okazało, amerykański raper ubrał bluzę z podobizną papieża Polaka, czyli Jana Pawła II, podpisanego hiszpańskim hasłem: będziemy podążać za twoim przykładem. Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Oprócz tego coś, co wzbudziło największe kontrowersje, czyli jego napis na plecach White Lives Matter. Był to slogan wykorzystywany przeciwko ruchowi Black Lives Matter, który powstał jako protest brutalności policji wobec Afroamerykanów. Mark Lamont Hill, czyli profesor Uniwersytetu Temple, skomentował bluzę Kaniego Westa jako obrzydliwą, niebezpieczną i nieodpowiednią. Ponoć Kanie jest zagorzałym chrześcijaninem i niektórzy wierzą, że w ten sposób chciał oddać hołd papieżowi i pokazać kolejny dowód swojej wiary. Żeby tego było mało, to Kanie dodał jeszcze Insta Story z napisem: każdy wie, że Black Lives Matter było skamem, teraz to koniec, nie ma za co. Później to Insta Stories usunął. Teraz przegadamy temat Elona Muska, bo parę miesięcy temu było bardzo głośno o jego decyzji o kupnie Twittera za dziesiątki miliardów dolarów. Jednak po drodze wyszły komplikacje i spór prawny, bo zespół Elona Muska uważał, że Twitter myli się co do ilości spamerskich botów na ich platformie, więc zawiesili transakcję. Miało się to wszystko rozstrzygać w sądzie, ale teraz rzecznik prasowy Twittera poinformował, że spółka otrzymała list i Elon Musk ma zamiar zamknąć transakcję. Elon napisał: kupienie Twittera jest przyspieszeniem do stworzenia X, czyli wszystko aplikacji. Ktoś napisał: wydaje mi się, że byłoby łatwiej zacząć X od zera. I Elon odpowiedział: Twitter przyspiesza stworzenie X od 3 do 5 lat. Więc mamy leaka, że Elon planuje przekształcić Twittera w aplikację X od wszystkiego. Nie wiadomo, co ma na myśli poprzez wszystko aplikacja, ale brzmi to ciekawie. Jak będzie coś wiadomo, to was o tym jak najszybciej poinformuję. Teraz coś o MrBeastie, bo ostatnio pokazał małą część swoich zarobków, a dokładniej mówimy o jego pobocznym kanale, na którego nic nie wrzucił od miesiąca. I tak czy siak zarobił z reklam 100 tysięcy dolarów. 96,000 a month. 157 million views. 39 days of no video and you can still do that on a side channel. Jak jesteśmy na zagranicznym YouTubie, to przegadamy temat Dude Perfect, czyli grupy youtuberów znaną na całym świecie ze swoich niesamowitych trickshotów. You got a hat rack for a reason. Don't that feel real funky, y'all?
I chłopaki ogłosili budowę ogromnej, wysokiej na 100 metrów siedziby. Nie będzie to byle jaka zwykła szara siedziba, tylko ogromne na ponad 8000 metrów kwadratowych nowoczesne imperium. Będą tam w środku sklepy, nawet muzeum i kanału. I koszt tej siedziby to będzie około 100 milionów dolarów. Serio, niektórzy YouTube'owi twórcy wchodzą na totalnie inny poziom. Z ciekawych tematów mam jeszcze newsa o YouTuberze Sneeko. To jest zagraniczny twórca Commentary, miał u siebie na kanale ponad 1 000 000 subskrypcji. I Sneeko był bardzo mocnym supporterem braci Tate, zgadzał się z nimi w większości kwestii, wspierał ich. I kilka dni temu okazało się, że YouTube permanentnie zbanował jego kanał na YouTubie za rzeczy, które gadał na swoich filmikach. Niby ma możliwość apelacji o tej decyzji, ale wątpię, że ona zadziała. Teraz mam dla was kilka update'ów do tej całej ekipowej dramy. W ostatnich newsach wspominałem wam, że 6 członków ekipy złożyło wypowiedzenia ze spółki Ekipa Holding SA. Jak nie jesteście w temacie, to zerknijcie na ostatni odcinek, ale jak się okazało, ludzie to dosyć średnio odebrali. Marcysia dosłownie wprowadziła się do pierwszego domu ekipy jako dziewczyna trąby i nie robiła nic, więc mówienie, że każdy robił content i dokładał się do domu, to jest XD. Wykładaliśmy prywatne środki na wynajem domów, no jak każdy normalny dorosły człowiek. Chris was sponsorował w pierwszym sezonie, miał to robić też przez kolejne. Zejdźcie na ziemię. Jeden z najbardziej polubionych tweetów to przerobione oświadczenie ekipy, gdzie literki są tak zamazane, że wychodzi napis "zesraliśmy się". Co ciekawe, to Trąba odpowiedział na jeden z tweetów. Jestem zdania, że akurat Marcysia nie powinna udzielać się, zwłaszcza, że na Stany to pożyczyli jej hajs, żeby mogła polecieć. Trąba odpowiedział, każdy po Stanach zadłużył się na kilkadziesiąt tysięcy złotych, wielkie pozdro. Co ciekawe, to niedługo przed wrzuceniem tych oświadczeń poczciwy Krzychu wrzucił do siebie post sponsorowany przez lody ekipy. I ktoś napisał, że nie może się doczekać, aż zobaczy reklamę u Trąby albo mini Majka. Trąba mu odpisał, nie wstawimy. Ludzie mu odpowiadali, to powód do dumy, przestań się ośmieszać i tak dalej. Tak szczerze, z perspektywy widza wygląda to, jakby oni w 6 osób po prostu mega mocno między sobą się nakręcili przeciwko Frizowi oraz wujkowi Łukiemu. I te komentarze na Twitterze i Instagramie mają taki, no, dziecinny vibe. No, Wciaks, czyli jako jedna z osób, która nie podpisała się pod tym głośnym oświadczeniem członków ekipy, wstawił te krótkie story. Odnośnie tego, że nie podpisałem się pod oświadczeniem moich przyjaciół z ekipy, nie podpisałem się pod tym oświadczeniem, ponieważ nie musiałem wypowiadać umowy, nie miałem podpisanej umowy twórcy z ekipą, ani też NDA-ki, dlatego też nie musiałem nic wypowiadać, ale oczywiście stawiam się tutaj po stronie moich przyjaciół, które to oświadczenie dzisiaj wrzucili. Nasz sukces i miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, zawdzięczamy naszym widzom, dlatego bardzo was przepraszam, że tak długo czekać na jakiekolwiek wyjaśnienia i tych wyjaśnień dzisiaj wam też nie dam, ponieważ sprawa jest bardzo złożona i dla nas na pewno bardzo trudna. Chciałbym tylko, żebyście nie wysnuwali jakichś dziwnych teorii i nie pisali krzyczących komentarzy, dopóki nie wiecie trochę więcej o tym, co się tutaj dzieje. Więc kuźwa, no jakiś kwas w środku tam jest, ale no tak jak powiedział Nowciak, no, nie znamy do końca sprawy, więc trudno jest stawiać się po jednej czy drugiej stronie. Skontaktowałem się z Frizem i zapytałem się go, czy z jego strony albo ze strony spółki ekipy będzie jakakolwiek odpowiedź, jakaś odbitka, czy będą się w ogóle w tym taplać. I Friz odpisał, nie chcemy się przepychać przez tygodnie w internecie, więc wydaje mi się, że nie będziemy się do tego odnosić. Musieliśmy dać komunikat ze względu na giełdę, a na rozmowy zawsze jesteśmy i byliśmy otwarci. Mamy bardzo jasne i jednoznaczne oświadczenie i w sumie też bardzo podobne wydał wujek Łuki, czyli w dupie mają ich wypowiedzenia i oświadczenia publiczne, będą dalej się trzymać umowy i mogą z nimi ewentualnie negocjować. Zobaczymy, czy jeszcze coś się ruszy do przodu, będę was oczywiście informował na bieżąco, więc subuj kanał, bądź na czasie. Z tej całej ekipowej dramy możemy wyciągnąć dwa wnioski, czyli numer jeden, nie tatuujcie sobie niczyich imion ani ksywek, tak jak zrobił to na przykład wujek Łuki, oraz pamiętajcie, kłamstwo zawsze ma krótkie nogi. Ale ty masz jakiś konflikt z Frizem, czy jest wszystko git? Jest okej. Okay.